Cześć. Rafał Rogowicz, trener mentalny, coach, menadżer. Pracuję w rozwoju osobistym z ludźmi, ale przede wszystkim w sporcie. Witam ponownie w naszym studiu Martę Pudę. Witam serdecznie. Naszą utytułowaną szablistkę. Porozmawiamy już za chwilę z Martą, kiedy głowa przegrywa, a kiedy głowa wygrywa. W tle mamy slajd związany z lekkoatletyką. Wiemy wszyscy doskonale, znamy sukcesy naszych zawodniczek i zawodników. Kiedy pytani o to, jak to się stało, odpowiadają, że wygrywa się w głowie. I moje pytanie do Marty, jak to jest, wygrywa się w głowie? W bardzo dużej mierze. Tak naprawdę samo przygotowanie jakby techniczne już po wielu latach tak ciężkiej pracy jest jakby naszym automatem. Mogę dać przykład chociażby sprinterów, gdzie to też bazują na sekundach. Tak samo jest w szermierce. Szermierka jest też bardzo szybkim sportem dynamicznym, gdzie nasze odruchy są już wyuczone przez wiele lat i tak naprawdę bazujemy tylko i wyłącznie na nich, więc to jest nasz automat. Jednak żeby jakby do tego doprowadzić, to musimy być dobrze nastawieni i to nastawienie często tak naprawdę tym swoim nastawieniem i tym treningiem, który gdzieś tam musi zaowocować w końcu na najważniejszych zawodach, najważniejszym starcie. No właśnie to dzięki niemu jakby wygrywamy. Mhm. Moje doświadczenia w pracy z zawodnikami pokazują, że często bywa tak, że przygotowanie jest na najwyższym poziomie. Kiedy dochodzi do momentu startowego, pojawia się nagle problem. Też mamy wiele przykładów z ostatnich lat, jeżeli chodzi o polskich zawodników, że nic nie wskazywałoby na to, że oni nie odniosą tego sukcesu. Czy zdarzyło ci się tak, że było przygotowanie motoryczne, było przygotowanie techniczne, tak jak mówisz, no 16 lat z szablą to jest spory kawałek czasu, więc ta technika na pewno jest. Jest przygotowanie fizyczne, jest na pewno taktyka i tutaj ważna jest współpraca z trenerem. I co takiego się dzieje, jakbyś mogła się odnieść do swoich doświadczeń, co takiego się dzieje, kiedy ty, stojąc na planszy, nagle, co się pojawia w twojej głowie? Jak to jest? Powiedz naszym widzom, jak to jest przy tak specyficznym sporcie, jaki ty uprawiasz, że decydują ułamki sekund? Taki mój przykład. Każdy człowiek przed jakąś ważną sytuacją życiową, niekoniecznie sportową, ma w głowie dwie myśli: walcz albo uciekaj. U mnie od zawsze było uciekaj. Gdzieś ten stres sparaliżował mnie, nie umiałam. Nie byłam w stanie jakby podejść profesjonalnie do walki, jednak oczywiście nie spakowałam walizki i nie wyjechałam z zawodów, gdzieś tam podchodziłam do walki, jednak działał on na mnie często destrukcyjnie. Po pracy z trenerem mentalnym nauczyłam się jakby panować nad tym moim stresem, który gdzieś tam oczywiście się pojawiał i on nigdy nie znikał, ale działał na mnie nawet czasem zbawiennie, ponieważ bardziej mnie jednak motywował jeszcze do tej walki. I gdy on właśnie już do mnie przychodził, ja się nawet cieszyłam i mówię: w tym momencie idę walczyć, wypracowałam tutaj swoją postawę i to ciężko na to pracowałam, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem. I nie przyjechałam tutaj przegrywać, tylko wygrywać. I bardzo się cieszę, że w moim życiu pojawił się trening mentalny, ponieważ umiem sobie poradzić ze swoim stresem, gdzie to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o sportowców. Mhm, dziękuję. Szanowni Państwo, jak słyszycie, bardzo ważne jest to, co mamy w głowie, jak pracujemy z naszą głową. Bardzo dziękuję Ci, Marta, za tą kolejną rozmowę. A już w następnym odcinku porozmawiamy o konkretnych narzędziach do pracy mentalnej, które tak naprawdę przydają się również w życiu osobistym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Rafał Rogowicz,
Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję. Podoba Ci się? Jeśli tak, subskrybuj kanał Rozwój Słodki Live, zostaw komentarz i łapkę w górę. Dzięki, że tu jesteś.